Od lat staramy się budować mieszkania, tak żeby wzbogacać rynek mieszkaniowy, który jest w Opolu. Nie tylko te budowane przez deweloperów, ale również budowane przez TBS, Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Robimy to z sukcesami. Te mieszkania, pomimo tego, że w Opolu w ostatnich latach powstało bardzo dużo mieszkań, bo ponad 6 tysięcy, te mieszkania budowane przez TBS cieszą się dużym zainteresowaniem, czego najlepszym przykładem jest inwestycja na ulicy Nastrojowej w dzielnicy Winowie, gdzie ponad prawie 160 rodzin ma w tej chwili już swój adres. Chcemy zaproponować jeszcze jedną formę realizacji inwestycji mieszkaniowej budowaną przez TBS, nieco w innej w tej chwili formule mieszkania komunalnego. TBS już parę lat temu takie mieszkanie oddał na ulicy Krapkowickiej, teraz w większej skali. Mówimy o 85 mieszkaniach, 5 budynkach, które w tym miejscu miałyby się pojawić. Jako kolejna inwestycja, która myślę byłaby dobrze odebrana na rynku mieszkaniowym Opola. TBS znany jest z tego, że buduje solidnie te mieszkania. W zeszłym roku rozpoczęliśmy proces, jeśli chodzi o projektowanie tutaj i zagospodarowanie tego terenu, na którym się w tej chwili znajdujemy. Wybrane zostały spośród kilku koncepcji, ta, którą tutaj widzimy na grafikach. Projekt przygotowała firma pana Łukasza Chruszczowskiego z Brzegu, która wygrała przetarg na ten projekt. W tej chwili domykamy wszelkie procedury związane już praktycznie z pozwoleniami i na wszelkie media, podciągnięcia do dołączenia się do mediów. Jesteśmy w tej chwili, kończymy również wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, bo tak jak pan prezydent powiedział, mówimy tutaj o mieszkaniach docelowo na potrzeby gminy, tak zwanych komunalnych. Jest na to specjalny fundusz. Będziemy próbowali pozyskać te środki na budowę właśnie w tej formule i mam nadzieję, że tutaj powiększy się ta pula znacząco mieszkań, które są, tak jak powiedziałem, na potrzeby miasta, bo mamy już takie 3 budynki. I w zasadzie jest to, bym powiedział, pewna formuła, którą chcemy również próbować powielić w przyszłości, jeżeli z powodzeniem uzyskamy to dofinansowanie. Teoretycznie, jeżeli wyślemy wniosek na początku kwietnia, myślę, że w okolicy sierpnia, września powinniśmy mieć decyzję odnośnie możliwości finansowania, uzyskania dofinansowania i być może nawet jeszcze przed końcem tego roku można startować z przetargiem na wykonawstwo. Miasto jest dysponentem i głównym, można powiedzieć, najemcą i w formie mieszkań komunalnych udostępnia te mieszkania zgodnie z procedurą mieszkań komunalnych. Tutaj nie ma jakichś dodatkowych opłat z tym związanych, tak jak jest to w formule TBS-owej, czy kaucji, czy partycypacji. Pełnym dysponentem jest Wydział Lokalowy Urzędu Miasta i oni decydują, komu i na jakich zasadach przyznają to mieszkanie. Tu trzeba spełnić warunki finansowe, więc wiele osób z możliwością ubiegania się o te mieszkania będzie wykluczonych, ale taki jest sens tej inwestycji, dlatego że inwestycja ma szansę mieć w 75% dofinansowanie z budżetu państwa. To jest ta różnica w stosunku do mieszkań deweloperskich i tych budowanych w formule TBS. Druga strona medalu to ta, że nie można być właścicielem tego mieszkania. Rzeczywiście trzeba spełnić konkretne warunki finansowe, więc zaletą tych mieszkań jest w miarę przystępny czynsz, ale tak jak mówię, są one adresowane do rodzin, do tych, którzy są w trudniejszej sytuacji, mają niższe niż średnie dochody. Stąd ta rzeczywiście liczba, te osoby, które będą tutaj mogły mieszkać, to będą osoby ściśle spełniające określone wymogi. Dlatego jest to tak ważna inwestycja, bo po bodajże 4 latach czy 5 wracamy do takiej inwestycji i możemy to robić dzięki dużemu dofinansowaniu ze strony tego zewnętrznego funduszu, no bo to gwarantuje, że inni mieszkańcy się nie dokładają do tych inwestycji tak wprost, a to jest jakby istota sprawy, żeby też tego rynku nie załamywać tym, że niektórzy mają mieszkania za darmo, a inni muszą na nie całe lata pracować. Środki są, z tego co wiem. Wiem, że rząd zabezpiecza, ma być przyznana dodatkowa pula, więc liczymy na to, że pozytywnie przejdziemy tą weryfikację, szczególnie, że my jesteśmy już tak jakby przygotowani w 100% w blokach startowych. Tutaj nie musimy czekać na jakieś pozwolenia, procedury przechodzić wielomiesięczne. Więc praktycznie rzecz biorąc, myślę, że mamy pewien handicap w stosunku do konkurencji i uda się nam uzyskać to dofinansowanie. W tej chwili szacujemy około 42-45 milionów całość z wybudowaniem, zagospodarowaniem terenu, bo jak widzicie państwo, tutaj jest dosyć sporo do zrobienia i liczymy na około 32-35 milionowe dofinansowanie z Funduszu Dopłat. Postawiliśmy tutaj na różnorodność tych mieszkań i tu jest w zasadzie
oferta dosyć szeroka, bo od 35-8 metrów do nawet jedno, gdzie będzie kilka mieszkań 70-kilkumetrowych, czyli powiedzmy dla rodzin, powiedzmy o większej ilości osób. Dodatkowo w każdym z budynków, czyli 5 będzie mieszkań dla osoby niepełnosprawnej przystosowanych. Spróbujemy też również, mam nadzieję, że bo to nam ułatwi również ubieganie się o dofinansowanie, zabezpieczyć jakieś mieszkania na mieszkania treningowe tutaj, które są prowadzone dla programów prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oferty, które trafiły na przetarg, ceny są zadowalające, jest 5 oferentów. Najtańsza oferta 47 milionów z okładem. To jest oferta pochodząca od firmy Dombud. To jest ta firma, która buduje nam w tej chwili dom pomocy społecznej, więc jeżeli oferty będą prawidłowe i wybierze się jedną z nich, bo tam jest jeszcze kilka ofert poniżej tego progu zamówienia, to budowa na Wrocławskiej też mogłaby w jakiejś perspektywie paru tygodni ruszyć. Tam powstanie 140 mieszkań, ale też w tej formule TBS-owej, czyli formule z możliwością dojścia do własności, ale przez lata spłaca się kredyt, który jest na tej nieruchomości, przy czym ten kredyt jest mniejszy dzięki temu, że budowa jest dofinansowana z budżetu państwa kwotą prawie chyba około 20 milionów, tak liczymy, szacujemy, bo to będzie zależało od ostatecznych parametrów budowy.